Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie na serwerze pierwszym europejskim i będziemy dopychać sobie lochy, dlatego że tak jak wam obiecałem, mieliśmy teraz event golda, no i statystyki naprawdę bardzo fajnie nam wzrosły. Mamy w tym momencie 2722 dokładnie siły w podstawie, tak samo 2700 równe HP w podstawie, co przełożyło się na naprawdę ogromne procenty na lochy, no i myślę, że ten odcinek to będzie taka miła odmiana, jeżeli chodzi o paladyna, przynajmniej mam taką nadzieję, że w końcu wbijemy kilka ładnych leveli. Zaraz oczywiście do tego przejdziemy. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi i wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać może na koniec w komentarzach, jak tam wasz progresik na EU1 czy ogólnie na waszych postaciach. Chętnie sobie poczytam. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać powolutku. Co tutaj się pozmieniało od ostatniego odcinka? Tak na dobrą sprawę nie za wiele. Wystartowaliśmy serce na poziom 13, bardzo mało nam ogólnie paczek z duszami poleciało przez ten weekend, tragedia to była szczerze mówiąc, dlatego że specjalnie tutaj traktor skipnąłem bodajże w sobotę rano na 12, no i w sobotę i niedzielę poleciało mi może, nie wiem, z 3 albo 4 paczki, ledwo udało nam się na serce na 13 uzbierać, żeby nam się budowało i jak widzicie tych dusz nie mamy za dużo, więc no niestety nietrafiona inwestycja, że tak powiem ten skip, wydałem tam na niego, nie wiem, z 500-600 grzybów, coś takiego. No i niestety nie zwróciło się to za bardzo, ale trudno, lecimy oczywiście dalej. Cały czas zbieram tutaj surki, żeby salkę na 15 postawić. Już ta twierdza oczywiście stoi, to już widzieliście w ostatnim odcinku. Tutaj na ręce ciągle mi się trafiają skipy. W tym momencie w dalszym ciągu brakuje nam tej jednej ulepki, tej jednej platyny dokładnie na popcorn. Ale oczywiście mamy już całą prawą stronę platynową, więc te skipy nie są takie złe. No i chyba tyle, nie? Tak jak mówię, za wiele się tutaj nie pozmieniało. Zrobiliśmy sobie ostatnie, można powiedzieć, przejście w wodzie, dlatego że już karmię tego szlałwęża, do czego zaraz przejdę, no i mogę wam w sumie pokazać oczywiście portale i może tą walkę właśnie z tym szlałwężem. Tak to wyglądało, żarłasz na setce oczywiście bez jakichkolwiek problemów, jeżeli chodzi o to przejście. Trenera chyba miałem takiego samego jak teraz, zaraz zobaczymy. Nie wiem ile grzybów wydałem, no ale niedużo, mówię, z 20, z 30, coś takiego. Było to podczas eventu jeszcze właśnie tego pupili, dlatego też dostaliśmy 3 jedzonka. No i tak to po prostu wyglądało. Którego my mamy w ogóle trenera? 11. Dokładnie na tym trenerze bodajże zrobiłem sobie to przejście. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o pupile, no to jak widzicie już ładnie tutaj docisnąłem te pierwsze przejścia. Mamy już tu do Ninjona złapanego. Chciałem jak najwięcej tych środowisk zrobić właśnie podczas tego eventu pupili, no bo wtedy dostajemy za każde środowisko 3 jedzonka zamiast jednego. Także tutaj do Ninjon już złapany, tak samo Hipman. Tutaj jeszcze nic niestety nie mogłem ubić. Tutaj tak samo nic. No i to przejście w wodzie to już widzieliście. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy jakiś portal 19 lutego wieczorkiem. Dobitka, jak widzicie, niewiele HP mu zostało, więc możemy sobie obejrzeć. To był jakiś maguś z tego co widzę. Cyk, na koniec bardzo fajny kryt. No i wczoraj o 19 zrobiliśmy cały portal, to była w ogóle dla mnie, no tak, bo wczoraj był 20, to była dla mnie dość duża, powiedzmy, no taka niespodzianka, nie? Chyba pierwszy raz na paladynie zrobiłem cały portal od początku do końca, więc bardzo, bardzo fajnie. No i może dzisiaj zaczniemy sobie od tego portalu. Teraz mamy zwiadowcę, więc chyba już go nie pociśniemy na raz, no ale spróbujemy jeszcze przed tym klikaniem lochów. Jakby się udało, to wiadomo, jakiś tam dodatkowy buścik dla postaci. Więc tak jak mówię, głównie oczywiście ten goldzik z eventu, to było to, co najbardziej nam tą postać zbustowało. Jeszcze jakieś tam pupile połapałem, to też tam jakieś dodatkowe statystyki nam dało. No właśnie, lekko ponad połowa, może jutro się go uda zrobić, ale też nie jestem przekonany, to jest jednak zwiadowca, więc robi te uniki. Te pupile, co połapałem, mówię, jakieś tam statystyki nam dały, no i chyba tyle, nie? Jakichś większych boostów dla tej postaci tutaj nie było, ale to wystarczyło. Dobra, robimy sobie skana, nie robiłem jeszcze, bo myślałem, że ten portal ubije, no ale niestety nam się nie udało, cyk, i będziemy lecieć od góry do dołu. Ja to w ogóle nagrywam we wtorek, wy to dostaniecie, myślę, w środę, albo nawet jakoś później, zobaczcie. Zobaczymy jak tam wyjdzie, bo ostatnio sporo mam tych filmów do wrzucenia dla was, że tak powiem. No ale dobra, co tu wam jeszcze mogę pokazać? Jeżeli chodzi o arenkę, w broni mamy runę 21%, tutaj mamy jakieś 20 i chyba Kunegunda, a nie, ona też ma 20, ok. Natomiast patrzyłem przed odcinkiem i teraz mogę mieć maksymalnie 23%, więc nie będziemy tego szukać, nie będziemy się napinać o te 2-3%. Dobra, no i właśnie, przede wszystkim
Tutaj mamy strefę światła i mamy tego klauna. Miły klaun z kanału, 8% na niego, 8,5% dokładnie. Także on pada w ogóle tutaj, myślę, bez większych problemów. Standardowo, jak ja to zawsze mówię, mamy oczywiście odporność na ogień. My w broni, z tego co wiem, nie mamy ognia, także powinno szybko to paść. Ostatnio też mieliśmy na niego jakieś procenty na ostatnim odcinku, chyba niecały 1%, no ale widzieliśmy, jak ten paladyn sobie radził, powiedzmy, w tych lochach, więc nie chciałem tego za bardzo klikać. No ale teraz 8% jak najbardziej. Dobra, kolejny to jest zwiadowca, laleczka terapeutyczna. Coś jakoś się nie mogę dzisiaj wysłowić za bardzo. Ona ma odporność na błyskawice. Co my mamy w tej broni? My mamy zimno. Dobra, więc broń jest jak najbardziej ok. Nie będziemy tego oglądać, no bo sami widzicie, że to są takie lochy, które nie dają nam za dużo expa, ale jeżeli by to padło, to oczywiście fajnie. Ale dobra, może jeszcze jednego skana zrobimy później. Teraz mamy Hel. Hel, która ma, oczywiście topkę wam pokażę, jak to się wszystko zmieniło przez ten ostatni weekend, ale to na końcu odcinka. Na Hel mamy ponad 4%, więc ją chyba sobie jeszcze machniemy. Tak mi się przynajmniej wydaje, to jest Maguś, ale dokładnie, padło nam bardzo szybko. Tutaj mamy coś, co niestety muszę sprzedać, nie możemy oddać do Wiedźmy. No i dobra, następny, teraz mamy Cyklopa Polifema. No i zobaczcie, okej, okay, na niego mieliśmy niecałe 4% i padł nam za pierwszą próbą. No to są takie lochy, co jak sami widzicie, no nie dają mi za dużo expa, ale niech będzie. Dobra, teraz mamy Piekło i to, co dzisiaj oczywiście chcę zrobić, to jest właśnie to Piekło. Na tego ziomeczka mamy 3,5%, więc bardzo dużo. No ja ogólnie na dzisiejszym odcinku głównie będę się chciał skupić na tym piekle, żeby już to zamknąć, żeby już to mieć z głowy. Odblokowałem również wczoraj 13 piętro, jak widzicie. Już nam poleciał ten kluczyk, natomiast na niego mamy not possible, z tego co widzę chyba. Poczekajcie, gdzie on tutaj jest. A nie, 005, okej, okay, no to prawie tak jak not possible, to nie ma co. Dobra, lecimy w to piekło i na tym piekle się najbardziej skupiamy. Brakuje mi jeszcze trzech czarnych gemów. W ogóle widziałem komentarze pod ostatnim odcinkiem, że bardzo fajnie ten paladyn zaczyna wyglądać, bardzo fajnie to zaczyna iść i fajnie ten level nam wpadać. I to samo ja mówiłem właśnie chyba też w poprzednim odcinku. Też ten paladyn mi się coraz bardziej zaczyna podobać, coraz lepiej to wszystko wygląda. No i myślę, że o, zobaczcie, tutaj o, 22%, to możemy dać dla siebie, dlaczego by nie. Tutaj mamy cyk, ok, fajna runka nam poleciała. Natomiast jeżeli chodzi o zwiadowcę, to tak, no plus 30 niby mamy, ale to jest na wszystkie staty. 30 średnich dla zwiadowcy, no sporo, ale rozrzut też mniejszy. No nie, no chyba to opluje. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, zawsze się tu zastanawiam z tymi brońmi, ale chyba nie ma co, chyba lecimy dalej. Runkę i tak sobie wykorzystaliśmy. Dobra, mamy kolejnego wojownika, teraz adwokat diabła. Tak jak mówię, mamy już samych wojowników w ogóle w tym piekle. Ten ósmy to był Woj, teraz mamy Woja. No i dziesiąty to też będzie Woj, ale mam nadzieję, że dzisiaj ich zrobimy. To jest mój taki, powiedzmy, główny cel na ten odcinek. Jeżeli chodzi o te czarne gemy, tak jak już wspomniałem, brakuje mi jeszcze trzech. Natomiast nie będę już specjalnie po to skipował. Nie będę tutaj próbował tego dobijać, powiedzmy, ubierać się. O, dobra, super, kolejna broń w ogóle. Nie będę na siłę tego szukał, dlatego że teraz będziemy mieli event twierdzy. Event twierdzy, który nam daje same duże gemy, które lecą oczywiście z kopalni. No i dzięki temu, tu jest w ogóle bardzo fajna broń, tylko musimy runkę zamienić. Dzięki temu właśnie myślę, że już się w całości ubierzemy w te czarne gemy, może w same czarne duże, zobaczymy jak to pójdzie. No i znowu oczywiście na tym paladynie coś sobie tutaj ruszymy po takim upgrade'zie. Dobra, tu o 23 nam się kolejny czar tu w ogóle odblokuje, nawet nie widziałem tego. Tu mamy wszystko zaczarowane, tak jak mieć powinniśmy. Dobra, lecimy dalej, ten nam bardzo szybko padł. No i zostaje nam dziesiąty. Nie daje to nam za dużo expa. W ogóle myślałem, że jak my to piekło zamkniemy, to już jakoś 320 będziemy dobijać, coś takiego. A to wszystko wskazuje na to, że jak tego jeszcze ubijemy, to będziemy mieć 317,5, coś koło tego, powiedzmy. No ale dobra, grunt, żeby to zrobić, i pójdziemy sobie oczywiście dalej. Mamy jeszcze tornado, mamy jeszcze kilka lochów do ubicia. Myślę, że mówię, tak czy inaczej ten progres będzie na pewno przyjemny. 91 milionów HP z tego co widzę ten ziomeczek ma. Co chwilę mu tu zbijamy tak około 1/3. Praktycznie każda próba to są okolice 30 milionów. To przepraszam, 1/3 mu zostaje, 2/3 mu zbijamy. Neutral matematyk standardowo. No ale tak czy inaczej myślę, że jakaś szczęśliwa próba. No i tego Belzebosa uda nam się w końcu tutaj zrobić. Żeby się po prostu, wiecie, za bardzo tu nie męczyć. Żeby przejść sobie do kolejnego lochu. Mamy oczywiście
oczywiście tego obłudnego oszusta, na którego już w ostatnim odcinku nam bardzo fajnie procenty rosły, natomiast wtedy było chyba 0,30, coś takiego, no a teraz już mamy, dobra, siedzi, teraz już mamy na niego 1,5%, więc też oczywiście pójdziemy tam, to na wszystkie cechy możemy rozmontować, mamy już 317 level i pół, pięknie, ok, lecimy sobie tutaj dalej, czyli co, teraz tak, cyklopa mamy ubitego, piekło zamknąłem, nawet nie sprawdzałem procentów na tych kolejnych, no i teraz dokładnie mamy obłudnego oszusta. Na niego mamy 1,44%, więc dobra, lecimy. On nam da 300 milionów expa, to jest zwiadowca. Mam nadzieję, że pójdzie jako tako szybko. To jest, no wiadomo, 35 milionów HP, natomiast on ma bardzo dużo zręczności. Ale dobra, ej, padł nam w chwilę, mamy 318, okej, piękna sprawa, dobra, możemy sobie obejrzeć, co ja tutaj, no tych to może wam nie będę pokazywał, to chyba nic ciekawego, ale okej, to sobie jak najbardziej możemy obejrzeć, zobaczmy, tu pierwszy unik z jego strony, tu jakieś kryty, no dobra, no nie było to takie trudne, jakieś kryty z naszej strony, nie mógł robić uników i standardowo nam siadło, okej, bardzo szybko zrobiliśmy te lochy, nie spodziewałem się szczerze mówiąc, no i dobra, teraz mamy tak, Smolder 0,91, ale on nam chyba nie da za dużo, który to jest w ogóle level? Aha, bo to jest Hemoridor, to jest ten. 305, no właśnie, on nam nie da za dużo. Natomiast mamy wieżę. Wieżę mamy 0,86, to już jest 96. No i potem mamy strażnik złotego jaja 0,07. Dobra, no to już tutaj nam za dużo nie zostało, powiedzmy. Ej, kurde, myślałem, że więcej wbijemy. Taką jakąś, powiedzmy, większe nadzieje pokładałem w tym paladynie. Ale dobra, mówię, mamy jeszcze tornado na spokojnie. Coś dla Magusia. Plus 43. Chyba musimy, a nie, nie musimy nawet runki wymieniać, więc piękna sprawa. Nie będzie trzeba marnować grzybków. Zaczarujemy to sobie od razu, żeby było. No i dobra, lecimy dalej w tą wieżę. Nie wiem, czy my możemy tą wieżę już zamknąć. Wydaje mi się, że jeszcze nie, ale już dobijemy do końca, już wiecie, żeby tego golda leciało nam więcej. Oczywiście zaweczki na co dzień, to jest również bardzo, ale to bardzo istotne. No tak patrzę, tego smoldera no nie chcę za bardzo klikać, chyba że na końcu. Okej, to nam jeszcze padło. Tu mamy na wszystkie staty, dobra, to to rozmontujemy, lecimy sobie pięknie dalej. 98 wieża, dobra, jeszcze 3 piętra nam zostały, żeby tą wieżę ubić. No byłoby fajnie zrobić to dzisiaj, zobaczcie, że mamy tu samych wojowników, no i co chwilę tym wojownikom zostaje bardzo malutko HP, jak tak patrzymy. Ta ma na przykład 150 milionów niecałe, a tu co chwilę 30 milionów, 20, nawet 10, poniżej 10 parę razy było, więc dokładnie, jest naprawdę duży potencjał, żeby to zrobić. Znowu mamy na wszystkie staty, no już się wycyska dzisiaj z rozmontowań, niestety, ale dobra, teraz mamy nanorobocią papkę, 396 level, 99 wieża, no zawsze z tą wieżą jest coś nie tak, bo my zawsze mamy na tą wieżę na koniec jakieś niskie procenty, no a tu zobaczcie, że naprawdę sympatycznie nam to idzie, jeden za drugim, jedno za drugim piętrem, powiedzmy. I jako tako sobie dobijamy już do końca tej wieży. No byłoby miło, no zamknięcie wieży to jest takie pierwsze chyba osiągnięcie na koncie, które jest dość przyjemne, nie? Nie ma co tutaj się oszukiwać. Mamy czarne rękawice, mamy czarna bronie, więc można powiedzieć, że idealne kombo, może tak. Idealne kombo pod jakieś robienie właśnie lochów, do których nam są potrzebni pachołkowie. No i zobaczmy, no póki co nam to nie chce siąść za bardzo, jak tak patrzę, chociaż no co chwilę jej zostaje tak no poniżej połowy zdecydowanie, bardzo dużo takich prób, ale dobra, powiedzmy, że jeszcze z 80 grzybków na nią, jak nie padnie, to na razie zrobimy przerwę i pójdziemy sobie dalej, pójdziemy jeszcze do tornada, zobaczymy jak to będzie wyglądać, no i potem ewentualnie do tej wieży wrócimy, chyba żeby nam się udało ją pokonać, no ale jest jak jest. Tornado dam nam jeszcze golda. No mówię, coś dzisiaj jestem nierozgarnięty. Tornado jeszcze da nam golda, więc jeszcze te statystyki nam wpadną. Dobra, i tak już tutaj przesadziłem. No i dzięki temu, okej, tu mamy 2700. To lecimy sobie w siłkę w tym momencie do 2750. Dobra, teraz to tornadko. Tu mamy zwiada jakiegoś. Jakiś tam kilka tornad zrobiłem, żeby level dobić. Bodajże 315, jak dobrze pamiętam. Ale to było dosłownie, wiecie, 2-3 piętra, więc powiedzmy, że nic nie straci. No i teraz lecimy dalej, mamy już 350 tornado przebite, piękna sprawa, byle by do 486, w ogóle zacząłem się zastanawiać, czy nie zacząć sobie na tym paladynie stopować wcześniej lochów, tak mi coś koło głowy, powiedzmy, chodzi, level 300...
60. I tak na tym paladynie będzie naprawdę, dopóki nie zdobędziemy maksymalnych runa. Trochę nam zajdzie, żeby je zdobyć. Będzie bardzo ciężko tutaj pchać te lochy. No i wydaje mi się, że może to nie być głupie. Patrząc na to, jak wyszły osoby, które stopowały od 360 właśnie na W50, jak finalnie z tym levelem pocisnęły, to myślę, że tu naprawdę będzie ok. Zostawić sobie tak samo jak na Wojowniku Tornado 486, żeby już się z nim nie męczyć. Potem jak będziemy mogli, to oczywiście zrobić to 13 piętro, zrobić sobie ten Esteros po pupile, to tam pewnie, no podejrzewam, jakieś okolice 370 to będą, ale generalnie, żeby nic oprócz tego już nie dociskać na tym paladynie i żeby na tym 360 zacząć sobie stopowanie lożków. Troszkę wcześnie, ale mówię, patrząc na to, jak teraz to wygląda na Łowcy Demonów, gdzie ja tam mam bodajże 367 level, no i szczerze mówiąc, no ciężko już to bardzo idzie, jeżeli chodzi o lochy. No każda klasa mniej więcej na tym etapie się blokuje, dlatego że po prostu potrzebuje tych maksymalnych ruchów. Co tu dzisiaj chcę? Aha, paski. No dobra, no musimy sprzedać, trudno. Więc tak jak mówię, no każda klasa się mniej więcej na tym etapie zatrzymuje, na każdej klasie jest ciężej na tym etapie, więc po prostu myślę, żeby tutaj szybciej zacząć to stopowanie i może finalnie nawet ten paladyn wyjdzie na tym lepiej. My ciągle jesteśmy z levelem do tyłu, no niestety gramy taką klasą, że jest ciężko, że tutaj nie dogonimy jakichś berserków, nie dogonimy wiadomo jakichś tam druidów, powiedzmy łowców demonów, tym bardziej i tak dalej, więc jeszcze myślę, jeszcze się zastanawiam, ale ten 360 poziom może nie być głupi, żeby tutaj sobie tego tornada ponad 500 zostawić, żeby tych lochów też od groma zostawić, żeby tylko ubić, tak jak już wspomniałem, ten Esteros po pupila, tego 10 w 13 piętrze w mroku również po pupila, no i generalnie na tym skończyć, nie? Coś mi takiego chodzi po głowie i myślę, że to może być całkiem ok, ale dobra, jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze się po prostu nad tym zastanowimy. Na pewno to nie zaszkodzi tej postaci, nie? Nie wiem, czy na pewno pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi, może tak, więc no zobaczymy, po prostu zobaczymy i jeszcze sobie ten temat przemyślę. Dobra, generalnie tak, tu już mamy jakiegoś wojownika, 361 level, no on nam już tutaj chyba za bardzo nie chce padać, to tornadko, no troszkę pięterek zrobiliśmy, natomiast nie za dużo. Dobra, to może jeszcze jeden skanik, zobaczymy, może na coś nam jakieś tam fajne procenty się pokazały, zobaczymy ile mamy na tą wieżę przede wszystkim, no szkoda by jej było nie domknąć, kurde, no już na takim 99 poziomie, o kurde, karczma mrocznych sobowtórów, kowal, pięknie, 91% mamy na niego, ok, czyli jak nam się tamten, powiedzmy, tamtego pokonaliśmy, to i kowala dokładnie robimy i zobaczcie, jaka nam broń poleciała, plus 22, jeszcze runka fajna, damy Kunegundzie pewnie, ok, Jezu, piękna sprawa, dobra, totalnie zapomniałem, że ten kowal jest bardzo easy do ubicia, dobra, czyli tak, zamieniamy to sobie tu, Kunegundzie damy 22% z tej brońki, spoko, wymieniliśmy dwie runki, nawet powiedzmy nie chcąc z tego przypadkiem. Dobra, to co? Dodajemy miejsce na klejnot. Tutaj sobie oczywiście odzyskujemy klejnot. Do toalety tego nie dajemy, dlatego że surki nam się nie odzyskają, to jest jakby oczywiste. No i co? I ulepszamy razy 6, tak jak było wcześniej. Ostatnio mi w ogóle jedna osoba pisała w komentarzu, że na moim miejscu by bardziej te itemy ulepszyła pod tym ostatnim odcinkiem z Paladyna, bodajże niedzielnym. Natomiast, no kurczę, ja tutaj mam 16 tysięcy metalu, no to ja mogę ewentualnie jeszcze, w sensie wtedy to miałem jeszcze mniej, wtedy to miałem chyba 7 tysięcy tego metalu, teraz mamy 16 tysięcy, no to ja tu mogę ewentualnie ze 2 itemki na razy 7 ulepszyć, także nie ma to sensu, nie? Tam widziałem, że... Zresztą ja odpisałem na ten komentarz, ale teraz jeszcze się odniosę. Dobra, brońka wymieniona, 22 średnie, bardzo fajna, rozrzut również spoko. No i okej, lecimy dalej. Teraz mamy na tą laleczkę 4%. Jeszcze tu oczywiście skanika zrobimy. Możemy obejrzeć w sumie tą walkę z tym kowalem. Natomiast ten kowal, tak jak mówię, jest bardzo łatwy. No zobaczcie, on ma 10 milionów HP. Do sam Fireball mu zabiera około 1/3. No i teraz kryt, teraz zwykły... No i nawet krytów nie potrzebowaliśmy za dużo. Easy, 300 milionów expa, mamy 319 level. Dobra, lecimy, teraz laleczka 4%, no i w sumie tyle. O kurde, my na wieży mamy 002. Jezu, ale tragedia. Na Hemoridor mamy 1,11, na tego strażnika złotego jaja mamy 0,14. Kurde, no myślałem, że chociaż 320 level dobijemy, nie? Taką miałem z tyłu głowy plan, ale chyba nam się to nie uda, jak tak patrzę. Okej, spróbujmy jeszcze tą laleczkę ubić. No to jest zwiad, jak ten zwiad jest problematyczny, no niby mamy na niego 4%, ale skoro ten zwiad jest ciężki do ubicia, to wydaje mi się, że za daleko tutaj nie pójdziemy, zwłaszcza, że kolejny to jest mag, dokładnie. No to co, Hemoridor, na tego
jeszcze mamy ponad 1%. Spróbujemy to sobie ubić. No i zrobimy jeszcze jednego skana. No mamy teraz lepszą broń, to może by tornado jakieś nam poszło. Może tutaj kolejny hemoridor, jak tego ubijemy. Potem mamy chyba wojowników, jak w sensie no wojownika, ale to jest taki art, że tam jest kilku na tym jednym zdjęciu, ale może też by się to udało zrobić, no zobaczymy, no kurde ten 320 bym chciał dobić, nie? To już jest taki fajny poziom, to już jest wiecie, coś powiedzmy w porządku, żeby w końcu po takim czasie to ubić. Ile my mamy ten serwer? No w tym momencie już... No miesiąc i dwa tygodnie, nie? Miesiąc i dwa tygodnie, 320 level. No nie jest to zbyt dobry wynik, no nie ma co się oszukiwać. Jednak ten paladyn jest ciężki do progresowania powiedzmy w lochach, ale jakoś sobie radzimy, tak jak mówię, byle do stopowania lochów i tak zaczyna on już naprawdę dobrze wyglądać. Jestem tutaj pod wrażeniem, fajnie jako tako to idzie, jakoś te lożki sobie mniej lub bardziej ciśniemy. No i powoli tutaj już się kilka razy w ogóle do top 30 wbiłem na tym serwerze. To się muszę pochwalić, bo chyba na łowcy demonów do tej pory mi się nie udało. Tutaj kilka razy już tam przez jakiś czas byłem w top 30, więc jako tako... powiedzmy, to idzie. Jeszcze jak teraz te czarne gemy nam dojdą, mam nadzieję w weekend, to będzie w ogóle coś pięknego, no ale dobra, zanim okej, siedzi, zanim to, a to jest paladyn, no właśnie, ten art mi się kojarzył, bo tu jest ich trzech, można powiedzieć, ale nie wiem w sumie, czy my tego paladyna zrobimy. No on blokuje naszego fireballa. Dobra, no wieża 002, więc kurczę, no chyba jeszcze dzisiaj jej nie zrobimy, chyba nawet nie ma sensu tutaj klikać, może jakieś sportowe grzyby na nią, ale coś mi się tak wydaje, że nie bardzo. No potrzebujemy tych czarnych gem. To w ogóle przede wszystkim. Okej, na strażnika złotego jaja nam się podniosły procenty. Mamy 0,45. Na ten twój największy koszmar mamy 0,85. Ale chyba jego to nie ma co klikać. No to jest mag. A, dobra, nieważne. No okej, no jak nam padł to spoko, nie dał za dużo expa, tak czy inaczej, ale no jak padł to powiedzmy sympatycznie, takie kilka sportowych grzybków i powiedzmy, że oddało. Kolejny mag, no to nie ma co. Co to jest w ogóle za runka? Aha, my mamy ogień, no to tym bardziej. Strażnik złotego jaja, to jest ten wojownik. No kurczę, czy byśmy go nie zrobili? Możemy popróbować. No 0,45 to nie są lochy, które nam padają jakoś łatwo na tym paladynie. Kto nie wie, ten niech sobie obejrzy poprzedni odcinek z niedzieli. Natomiast no spróbujemy. 302 level, troszkę expa dostaniemy. Czyli tak, na tego mieliśmy 0,85, na tego mamy 0,45, na licho piekielne mamy 0,12. To jest pierwszy w 13 piętrze w mroku. No i potem mamy karuzela z idolami 003, wieża 003, piekielny Peter 000. No i reszta to jest not possible. Nawet ci upiorni jeźdźcy, co mówiłem w tym hemoritorze, to niestety też jest not possible. Więc no chyba już tutaj więcej nie zrobimy. Tam 5 milionów, no kurde, ten 320 bym chciał dobić. Może jeszcze pójdziemy do tego tornadka. Tą wieżę chyba pasuje, wiecie? Tą wieżę to my sobie może zrobimy w weekend albo po weekendzie, jak już będziemy mieć te czarne gemy, mam nadzieję. Natomiast teraz to już chyba nie ma co, no 0,03% to jest bardzo mało. Zresztą troszkę tam próbowaliśmy i nie szło, więc jest jak jest. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 80 prób na niego, zobaczymy, czy nam się uda go ubić. A potem pójdziemy jeszcze do tornadka i spróbujemy tym tornadem jako tako ten 320 wymęczyć. Nie wiem, czy nam się to uda, no ale... Ale no trzeba spróbować, nie? Żeby chociaż te 5 leveli wbić. No myślałem, że więcej będzie, no ale jednak jak my zamykamy piekło, to co już wam mówiłem, zaczyna nam ten progres zdecydowanie zwalniać. Na Esteros mamy, no właśnie, na Górołaza mamy not possible, no teraz już jest ciężko. Teraz po zamknięciu tego piekła, no to o wiele trudniej będzie te lochy ruszać. No już potrzebujemy tych czarnych gemów, to raz. No i przede wszystkim jakichś lepszych procentów w runkach, żeby... jakoś to szło. Pamiętam na wojowniku, jak to wyglądało. Na wojowniku mieliśmy tak, że na tym takim przedziale, powiedzmy, nie wiem, 350, 300 chyba 70 level. Dobra, no niestety się nie udało. 350, 370 level to my bodajże w ogóle nie robiliśmy żadnych lochów, bo to był przedział, gdzie ja czekałem na maksymalne runy i dopiero jak dostaliśmy maksymalną runkę w broni, to jakieś tam lochy zrobiliśmy. Dobiliśmy ten 375, no i zaczęliśmy te lochy stopować. Nawet najlepiej lepszym powiedzmy dowodem na to jest to, że na wojowniku w dalszym ciągu mam tornado 486. Tak jak na łowcy demonów teraz dobiłem to tornado 600, dlatego że no powiedzmy szło mi ono dalej i jakiegoś tam expa mi dawało i generalnie level, tak na wojowniku mamy 486 to tornado, więc no jest jak jest, no nie?
Co mogę tutaj powiedzieć, to są niestety dwie klasy postaci, które bez maksymalnych runek mają dużego bloka na tym etapie. Natomiast co jeszcze muszę dodać, na wojowniku w ogóle bardzo fajnie stoimy expowo. Ostatnio sobie sprawdziłem na SF Toolsie, to powiem wam, że naprawdę świetnie to wygląda, bo ktoś mnie na streamie pytał i z ciekawości zajrzałem. No ale mówię, no nic straconego, jest jak jest, musimy tutaj dać sobie radę tak czy inaczej, musimy po prostu poczekać na te maksymalne runy. Nie? Plus jest taki, że już mamy te dwie klasy za sobą, że tak powiem. W sensie wojownika już mamy ogranego, już nie planuję na żadnym innym serwerze wojownikiem zaczynać. Tak samo jeżeli chodzi, no on chyba nam nie padnie, jak tak patrzę, kurde, tyle grzybów tutaj na niego i niestety jest lipsztyk. Tak samo paladyna już mamy ogranego, już go mamy, o dobra, padł nam, fajnie. Już go mamy na dość wysokim poziomie, więc też już to mamy z głowy. No i powiedzmy... już takie najgorsze klasy do lochów mamy za sobą i po prostu mamy już, powiedzmy, z górki w tym momencie. Teraz nam już zostały same fajne do lochów. Dobra, teraz mieliśmy jakiegoś magusia, on nam padł szybko. Wojownik, na którego musieliśmy się troszkę pomęczyć, ale również nam padł. Teraz niestety kolejny wojownik. No nie wygląda to, powiem wam szczerze, za dobrze. Bardzo dużo grzybów tutaj idzie, a expa praktycznie tyle co nic. Dobra, jeszcze 10 prób, jak nam nie padnie, to chyba stopujemy. No 4,5 levela wbiliśmy około, słabo. Generalnie słabo, myślałem, że nam to lepiej pójdzie, ale w sumie wszystko to, co chciałem, to zrobiłem. Głównie chciałem ubić to piekło w strefie mroku i chciałem ubić właśnie tego w tej karczmie mrocznych sobowtórów. Tu nawet dwóch nam padło, więc nie ma tragedii. Teraz czekać na czarne gemiki i znowu jakiś tam progresik zrobimy. Dobra, krótszy odcinek nam wyjdzie, więc spoko. Zobaczymy sobie oczywiście jeszcze tutaj tą topkę, co wam obiecałem na początku. Najwyższy poziom na serwerze, widziałem, że tutaj był jakiś berek, który jest zawsze nisko w rankingu, dokładnie. Dreamscape, on ma 342 level, natomiast on jest ciągle nisko, tak jak mówię, 141 pozycja, nie wiem z czego to wynika, ale to jest chyba najwyższy level ex aequo razem z Sevenem, czyli razem tutaj z tym zwiadowcą, który najwyższy level ma od samego początku. Namo, 327 level, bo tutaj nas najbardziej, wiadomo, interesują... powiedzmy paladyni, więc kto chce, to sobie może topkę zatrzymać i prześledzić. Natomiast Namo 327 level, także brakuje nam do niego 8 leveli. Patrząc na to, jak on tutaj wygląda, jakie on tutaj ma gemy, same czarne, same duże z tego co widzę, no to no tak samo podstaw ma więcej, o 250 około jednych, no nie, siły ma o 200 więcej, HP o 250 około, także wiadomo, on tutaj dalej na pewno sobie pocisnął. Dobra, mamy Thomasa Andersona 323 level. Kto tutaj jeszcze jest? Lepongs ma 315. No i w zasadzie tyle jak to. A, tutaj jeszcze Litkill ma 320. Jeżeli o niego chodzi, to również o pół levela więcej od nas, więc też ładnie ciśnie. No ale w sumie nie wygląda to źle. Widzę, że tylko ten Namo. W ogóle Namo od samego początku jest top 1 paladynem, jeżeli chodzi o level. No i on tutaj ciśnie strasznie dobrze, nie? Strasznie mocno, strasznie fajnie mu to wychodzi tym paladynem, więc szapobarze, tak powiem. No a generalnie tu patrzę, to mamy około mniej więcej takie levele jak reszta paladynów. No ciężej jest coś więcej wycisnąć, w sensie ciężko. Dobra, no i co, tak się prezentuje topka, tutaj zwiadowca, Marksman również druidem, 337 level, tu jakieś berki są, no ale berek najwyższy to jest 342, tak jak mówiłem, łowca demonów 333 chyba najwyższy na serwerze, i co, bardziki jakieś z tego co widzę, no tak to po prostu wygląda, nie? Gildyjki w tym momencie tak, jesteśmy top 3 w dalszym ciągu i chyba długo się to nie zmieni, twierdze nieważne, pupilki 93 pozycja, Jezu, ale spadliśmy. Ale dzisiaj jeszcze ataków w sumie nie robiłem. Mamy 62 pupile, a jak tutaj się prezentuje topka? Spacer ma 64, tutaj Corendin ma 63, to czego nam w sumie może brakować? Nie jestem przekonany. W sumie to teraz nie ma na co patrzeć, bo różne przejścia mogą ludzie robić, także nie ma co się tutaj zastanawiać. I tak nie jest źle, brakuje nam dwóch do najwyższej liczby na serwerze. Tutaj widzę, że też ma 64 za wandach, więc nieźle to wygląda. Dobra, tu jest. Jesteśmy dość nisko, bo nie bije w ogóle wyższych poziomów. Mamy 12 serce, a zobaczmy, jak wygląda topka.
Tutaj Dexon ma 12, Namo ma 13. Okej, okay, no to Namo wcale jakoś bardzo nie skipuje z tego, co widzę, tego podziemia. Co za tym idzie, pewnie trenera też nie ma jakoś dużo wyższego. No ale tutaj Spacer ma 15, Dreamscape ma 15, Viserion w ogóle, nie kojarzę go wcale, ale też ma 15, Vendetta ma 15. No troszkę już tych 15 się pojawiło. Natomiast mówię, my przez event ten dusz, oczywiście też byśmy nie wbili 15, bo ja tu nie zamierzam aż tak skipować. Natomiast no my przez 3 dni eventu dusz dostaliśmy paczek może z 6, łącznie z 7. Naprawdę tragedia była. W piątek i w sobotę dostaliśmy bodajże po jednej paczce i dopiero w niedzielę dostaliśmy tam chyba ze 3 albo 4, więc no dramat, nie? Generalnie dramat. Pech był dość duży posiadany. Ale dobra, tyle. Topka mniej więcej przeanalizowana. Tak to teraz wygląda. Za dużo się już tu nie zmienia. Powiedzmy, że w tym momencie już jest taki etap, gdzie troszeczkę to zwolni ekspienie, generalnie ten progres, no ale tak to wszystko się prezentuje. Aurę mamy niedługo dziewiąteczkę i chyba tyle, nie? Mówię, trzy głowa Hydra, my tutaj akurat, jeżeli o to chodzi, to w sensie no, za dużo się po prostu nie zmieniło od ostatniego odcinka, jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy na naszej postaci. Wszystko, dzięki wam pięknie za oglądanie, dzięki wam pięknie, o i tak pół godziny odcinka wyszło, dzięki pięknie za oglądanie, dzięki pięknie za uwagę, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, zostawcie tego kciuka w górę, możecie oczywiście wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie komentarze, jak tam wasz progresik i możecie komentować mój progresik, generalnie piszcie to, co tylko chcecie. Dzięki raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!